już od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, żeby się zgłosić do Pucharu Polski. Mamy kilku zawodników z przeszłością gdzieś tam w klubach A-klasy, okręgówki, którzy już skończyli swoją przygodę z piłką nożną. No i pomyśleliśmy, że razem moglibyśmy spróbować powalczyć z tymi zawodnikami, którym na co dzień sędziujemy. Od wielu lat obserwowaliśmy, że ludzie się zbierają i startują w Pucharze Polski. Robią to dla radości, dla frajdy i zachodzą wysoko w tym pucharze. Zbierają się, dlatego postanowiliśmy, że też pokażemy, że sędziowie potrafią się zebrać, potrafią zagrać i mieć z tego radość i fan. Promujemy taką akcję. Sędziów w każdym województwie w Polsce brakuje i namawiamy wszystkich do tego, czy to byłych zawodników, czy to po prostu ludzi, którzy interesują się piłką nożną, aby sprawdzili się jako sędziowie, czy to sędziowie asystenci, czy to sędziowie główni. I myślę, że to jest fajna przygoda, łącząc nawet granie i sędziowanie. Nasze środowisko sędziowskie staje się coraz bardziej popularne. No jest to na pewno zasługą Szymona Marciniaka po jego sukcesach ostatnich na arenie międzynarodowej. Nie żadnym tajemnicą jest, że brakuje nam sędziów. Chcielibyśmy pozyskiwać jak największą liczbę tych sędziów. Myślę, że przez takie rzeczy, jak zrobiliśmy tutaj, że wystawiliśmy swoją drużynę, pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na społeczeństwo, zachęcamy ludzi i jednocześnie możemy tylko zagwarantować, że można łączyć nawet i granie w piłkę na tych niższych poziomach, sędziowanie, ewentualnie po powrocie po jakiejś kontuzji, gdy zawodnicy już nie widzą dla siebie miejsca w piłce, to można zacząć przygodę sędziego i zobaczyć naprawdę fajne, ciekawe mecze. Mówię to ze swojego przykładu, gdzie parę już tych fajnych stadionów, meczów widziałem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Graliśmy ze sobą pierwszy raz, tak naprawdę pierwszy raz się zobaczyliśmy w takim składzie na pierwszym meczu, nie mieliśmy ze sobą żadnego treningu. Uważam, że dojście do czwartej rundy możemy traktować jako duży sukces. Pokonaliśmy trzy drużyny, na pewno wyżej notowane od nas, tak, bo każdy był wyżej notowany od nas. Nikt nie wiedział tak naprawdę, czego się można po nas spodziewać. Myślę, że w paru akcjach pozytywnie zaskoczyliśmy. No dzisiaj niestety przeciwnik okazał się dużo lepszy, widać to było przez całe 90 minut, tak? Nie dali nam żadnego pola do popisu. Dzisiejszy wynik może nie jest taki zadowalający, bo wiadomo, że jak się przegrywa, to jest się smutnym. Aczkolwiek my jesteśmy zadowoleni, że dotarliśmy do czwartej rundy. Jest to dość wysoko. Jeśli byśmy dzisiaj wygrali, bylibyśmy w ćwierćfinale. Niestety się nie udało, ale myślę, że jest to dobre pokazanie całemu światu piłkarskiemu, że sędziowie też potrafią się zmobilizować, potrafią kopnąć piłkę i pokonać parę drużyn, a mieliśmy wcześniej trzy drużyny do pokonania, skoro tu jesteśmy.